Co ksiądz kardynał myśli o potrzebie istnienia takich centrów jak nasze? Jest zapotrzebowanie na takie małe domy w różnych miejscach świata? Myślę, że jest to bardzo ważne. Niestety w Afryce nie mamy jeszcze takich centrów. Jednak trzeba stwarzać oazy tam, gdzie jest woda. Wodą jest Bóg. Bóg jest źródłem. Do takiego miejsca ludzie mogą przyjść, by się napić i żyć. Tam człowiek może przyjść i nakarmić się. Słowo Boże jest pokarmem. Ludzie potrzebują światła w tym świecie ciemności, mroku. Takie domy dają możliwość, by ujrzeć światło. Według mnie istnienie takich centrów jak to jest łaską dla Kościoła. Tu można spotkać Boga, słuchać Go w ciszy. Takie centra są bardzo ważne dla świata, ponieważ świat jest głośny, hałaśliwy. Świat jest wzburzony, nie ma na nic czasu. W świecie liczy się aktywizm. Tutaj odpoczywamy. Tu spotykamy Boga. Idźcie na miejsce odludne, odpocznijcie nieco i módlcie się. Bez modlitwy nie ma misji. Tu przygotowujemy się do misji, bo zanosimy ludziom nie słowa, ale osobę, którą spotkaliśmy w tych centrach. To bardzo ważne, wspierać takie spotkania, takie centra. W takich domach mieszka Bóg. Przychodzimy tutaj, by się z Nim spotkać, by Go usłyszeć i zanieść Go innym. Nie możemy mówić o Bogu jak profesorowie, bo nauczyliśmy się z książek, nauczyliśmy się w bibliotekach. Musimy przemawiać jako świadkowie doświadczenia, jako świadkowie tego, co widzieliśmy. Jak mówi święty Jan, głosimy wam to, cośmy ujrzeli i usłyszeli, czego dotykały nasze ręce. Misjonarz nie jest nauczycielem religii. Jest tym, który dotknął, zobaczył, usłyszał słowo i je głosi. Tutaj jest właśnie takie miejsce, by zobaczyć, by dotknąć, by usłyszeć i głosić. Eminencjo, na koniec proszę o krótkie przesłanie, poradę, zachętę duchową dla nas, dla naszego domu słowa, byśmy mogli kontynuować naszą posługę. Robicie już tyle dobrych rzeczy. Zachęcam was, by rozwijać działalność tego domu. To miejsce pustynne. Tę górę Horeb, gdzie przybywają ludzie zmęczeni, czasem uciekający przed swoimi lękami, wchodzą na Horeb, by spotkać Boga jak Eliasz. Kiedy tutaj przybywają, Pan się pyta, co ty tutaj robisz? Kiedy tu przybywamy, musimy zadać sobie pytanie, dlaczego tutaj jestem? Co ja tutaj robię? Nie jestem tutaj po to, by czegoś nowego nauczyć się intelektualnie,
ale żeby spotkać Pana, oblicze Pana.